początek realizowania porozumienia, które zostało zawarte z Kurią Warszawską, z harcerzami, z Kancelarią Prezydenta, po to, żeby krzyż nie był narażony na sytuacje, które pod nim się odbywały, po to, żeby krzyż jednak nie dzielił ludzi, a łączył. To jest dobry początek. Jak powiedziała Kancelaria Prezydenta, następnym krokiem będzie uroczyste wyniesienie krzyża z kaplicy prezydenckiej i zaniesienie go do kościoła świętej Anny, gdzie to ma być dla niego miejsce docelowe. Czyli początek takiego trudnego wychodzenia z tej sytuacji mamy.